Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj dla mnie nowość, bardzo dużo wiedzy, tajemnej, której ja nie mam, nie posiadam. Bardzo wiele się dowiedziałam z tej książki. I bardzo dobrze, bo po co mi mama Eminema? Może ktoś zrozumie z rozmówców, ty nie musisz, no. Jest tak, tytuł jest Haj, czyli jak nie szkodzić sobie i innym. I napisał Damian Mestosław Sobczyk i Bartek Przybyszewski. I tą książkę dostałam od Ciebie, chociaż Ty ją dostałeś w prezencie od właśnie Mesto, czyli Mestosława. Tak. Z ładną tutaj dedykacją w kwietniu tego roku. Wini, dzięki za kolejną super rozmowę, samych bezpiecznych podróży, ciekawych rozmówców i sukcesów. Dziękuję. No więc Ty raczej większych książek słuchasz, a ja ją przeczytałam od deski do deski. Ja Mestosławowi zresztą powiedziałem, że ją daję Tobie, już jak ją dostałem, więc... Nic się nie stało, mogę ją zatrzymać w bibliotece. Stało się bardzo dobrze, no stało się tak jak powinno i Ty masz nową wiedzę. Więc bardzo ciekawa jest szata graficzna tej książki, ponieważ każdy rozdział ma swój kolor. Nie wiem, czy tutaj widać, ale... Widać po boku, pokaż po bok. Po prostu zamknij książkę i pokaż bok. O, i teraz widać. Tu widać i zaczyna się od takich konkretnych informacji. Tutaj nie jest to książka, żeby kogoś pouczać, żeby komuś mówić, co ma robić, czego ma nie robić. Prawić morały, tylko jest to konkretna wiedza. I każdy rozdział o czymś konkretnie opowiada. Na początku jest takie ogólne wprowadzenie, też jest tutaj początek od autorów i jest taki po prostu podział przede wszystkim wszelkich narkotyków i to jest stymulatory, depresanty i psychodeliki. I później jest taka tabelka, może pokażę, i też jest w tej tabelce, jak mocno one uzależniają, czego się po nich można spodziewać i jak szkodzą mocno na zdrowie. I też tutaj na samym końcu takie wprowadzenie jest, że narkotyki towarzyszą ludziom od zawsze. I tu podają, że to nie tylko te narkotyki, które w tej chwili są nazywane przez wszystkich narkotykami, bo i kawa, i czekolada, i alkohol, marihuana, SLD czy heroina. LSD. SLD też kiedyś było narkotykiem. Słuchaj... Znalazłbym inną do tego metaforę niż narkotyk, ale... Okej, no dobrze. Ale dobra, no SLD. Dobra, jedziemy dalej. I na początku każdy rozdział, te rozdziały po prostu, które na początku są, to najpierw jest marihuana, potem jest MDMA, potem jest kokaina, potem jest amfetamina i są, powiedzmy, inne dysocjanty z ketaminą na początku, a jeśli chodzi to LSD, to są i grzyby, i różnego innego rodzaju psychodeliki, heroina. Każdy rozdział jest poświęcony jakiejś grupie narkotyków. I w tym rozdziale opisują i pochodzenie, i jakąś historię tego, i od ilu gdzieś tam wieków było to, ten narkotyk był używany, ale oprócz tego, czego się można spodziewać przy zażyciu, mniej więcej w jakich dawkach, z czym nie powinno się czego łączyć, co w danym narkotyku jest bardzo niebezpieczne. I później są jeszcze takie porady, co zrobić, jeżeli wystąpią takie czy inne objawy, jak do tego się ustosunkować i podchodzić. I bardzo ciekawie dla mnie opisany jest w ogóle sam przebieg procesu, jak się zażyje taki narkotyk. No i co, na przykład, jaki narkotyk Ciebie zainteresował i jaki skutek był dla Ciebie ciekawy? Powiem Ci, że tak dużo informacji, że ja wszystkiego nie spamiętałam. No. W każdym bądź razie... A znalazłaś jakiś swój ulubiony narkotyk, który byś chciała zażyć? Ja może kiedyś, tak jak, nie powiem, z Hanką kiedyś, ale ja się nie odważyłam, może kiedyś zapalę jointa, żeby zobaczyć, jak to jest, ale to trzeba bardzo niewiele, bo właśnie w niektórych przypadkach za pierwszym razem są wymioty, bóle głowy i jakieś inne, wcale nie takie doznania, jakie się komuś wydaje, że będzie super hiper. I przy zapaleniu jointa? Nie wiem przy czym, ale przy każdym oni mówią... Słuchaj, musisz postudiować tą książkę. Nie przy każdym. No nie przy każdym. No i też zakładają, że niektóre narkotyki, zwłaszcza jeśli chodzi o grzyby, czy jak się to pierwszy raz robi, to powinno się mieć osobę, która jest z Tobą, która jest trzeźwa i rozsądna, i jeżeli coś bardzo złego się dzieje, to nie krępować się i wzywać pogotowie, bo samo to, że się zażyło narkotyk, wcale nie jest karalne. Czyli są to psychodeliki, jeśli chodzi o grzyby. Rozumiem, że jest tutaj pogrupowana wiedza na temat różnych narkotyków, możliwie usystematyzowana, która może zaciekawić laika i dodać jakiejś wiedzy ludziom, którzy są obeznani z tematem. Tak, i właśnie to jest bardzo ważne, czyli jak nie szkodzić sobie i innym. I tu jest właśnie bardzo dużo informacji, co można, czego nie można, a co się powinno przy danym narkotyku. Potem jest na przykład, jak Cię zatrzyma policja, i 66 pytań do adwokata. Okej, dużo. To faktycznie książka jest potrzebna do tego, jakby to były 3 pytania czy coś, to można by było spamiętać 66. No, to... no nie spamiętasz, no ale mniej więcej, jeżeli możesz mieć z tym problem, to sobie to przeczytasz i utrwalisz, i niekoniecznie musisz mieć 66, ale kilka jest najważniejszych. Albo możesz powiedzieć adwokatowi, że jak będziecie odwiedzał w areszcie, to żeby przyszedł z książką. Albo przeczytał książkę wcześniej. Albo niech mi przyniesie tą książkę i ja będę się, że tak powiem, studiować. Także jak Cię mamo złapie już z kokainą, albo nie wiem z czym Ty tam latasz, to jak będę wysyłał adwokata, to od razu z książką. Z książką. Albo będę tą książkę nosić przy sobie. Ale wiesz, ja nie wiem, na szczęście nikt z nas nie był w więzieniu, ja nie wiem, czy nie zabierają takich rzeczy, chyba raczej zabierają. No nie wiem, książki podobno można czytać, nawet nie. Można, ale te, które oni mają przygotowane, tak? Nie, że się przychodzi z własnym książkozbiorem, no tak zakładam. No. Nie wiem. Jak... Też nie wiem. No dobrze. W każdym razie jest też o uzależnieniach. I też przy każdym rozdziale jest, jak który z tych narkotyków uzależnia. Jedne bardziej, drugie mniej, w większej ilości. W każdym bądź razie o uzależnieniach też jest tutaj opisane. Jest rozmowa z psychologiem, jest też o dopalaczach i też nie wiem, jak to zrobić, ale właśnie oni tutaj zwracają uwagę, że na przykład ktoś kupuje jakiś czy dopalacz, czy jakiś narkotyk, czy coś takiego, wydaje mu się, że ma to, co by chciał mieć i będzie miał takie, a nie inne z tego tytułu powiedzmy wizje, czy innego rodzaju jakieś... Mama, po wszystkich narkotykach nie ma się wizji. No to działanie tego będzie jakieś działanie, tak, możesz po jakimś... A oni mówią... Nie doczytałaś książki dobrze. Słucham? Nie doczytałaś chyba dobrze książki. Ja doczytałam książkę, to ja już ją czytałam jakiś czas temu. Ale się nie nauczyłam jej na pamięć. Ale z odpytywania z książki, to tak ci powiem... Słabo. Tu ja z minusem. No, ale czekaj, i właśnie czego ja nie wiem, bo oni piszą, że nie zawsze to, co się dostanie, to się właściwie dostaje to, co się powinno dostać. Słuchaj, trzeba by było to sprawdzić. Reguła życia. I tu jest nawet jakieś napisane, jak to można sprawdzić, żeby się nie okazało, że tam jest coś innego, a czasami nawet może być zabójcze to coś innego w tym, co się dostało z jakiegoś niewiadomego źródła. Może być. Na przykład jesteś uczulowym na aspirynę, jak ktoś ci dosypie aspirynę do powiedzmy właśnie danego i zanim się jak się gdzieś to dostanie, to zanim się użyje, to trzeba sprawdzić, co tam w środku jest. Nie wiem jak. No ale tam jest napisane podobno. No właśnie jest napisane, że powinno się sprawdzić, ale nie pisze jak. Nie mogłam się doczytać, jak ja to mogłabym sprawdzić. No bo przecież nie polecę do laboratorium, nie? Nie wiem, no właśnie, może polecisz. Są też, mamo, testery. O właśnie, Są testery w aptekach i w internecie, który można kupić sobie tester i na tym testerze wyjdzie ci skład danej substancji. No właśnie, to chyba o testerze mówiliśmy. No, w każdym bądź razie myślę, że jeżeli ktoś by chciał próbować, to tak samo jest też istotne, podają przy każdym, w każdym rozdziale, który omawiają, czy to jest amfetamina, czy to jest marihuana, czy jeszcze inne, to jak długo ten narkotyk jest widoczny w organizmie, ile na przykład czasu pozostaje w krwi, ile czasu pozostaje na przykład w moczu, po jakim czasie jest możliwość sprawdzenia, że ktoś ten narkotyk zażywał. Także tutaj ogrom wiedzy, dla mnie takich ciekawostek. W moich czasach to żadnych narkotyków nie było. Co najwyżej, jak się gdzieś słyszało, że ktoś kupował tri i wąchał. To było Boże. No był taki... To klej jakiś był pewnie, tak? Klej albo do czyszczenia czegoś. Okay. No, w twoich czasach była jeszcze heroina, tak zwany kompot. Bardzo... A to w więzieniach podobno. Wiesz co, no nie no, na przykład... Z maku coś robili. No to jest kompot. To są opioidy, czyli tak. Jakieś różne, nie opium, pochodne heroiny. I generalnie nie wiem, czy opium jest opioidem, tego akurat nie wiem. Natomiast... Był tak zwany kompot i to nawet nie było tylko i wyłącznie z więzieniem kojarzone. Nie wiem, czy kompot był w więzieniu w ogóle, ale na przykład u nas znaną ulicą, gdzie czasami takich narkomanów bardzo hardkorowych można było spotkać, to było Jana Pawła i Jagiellońska. I nie wiem, czy pamiętasz, na Jana Pawła, jak... był fontanny, no, są, tak. to tam się zdarzało, że przy tych fontannach potrafiły strzykawki leżeć, a nawet igła brudna. i też się mówiło dzieciom, żeby się tam nie woziły do tej fontanny. Tak, bo można było się skaleczyć. Tak, a zwłaszcza w tamtych czasach, jeszcze latach, to jest, jeszcze HIV nie był tak, że tak powiem, opanowany. No słuchaj, w dzisiejszych czasach myślę, że mimo... Tu nie można. Tu, aha, w lewo. Mimo tego, że jest to oczywiście dużo bardziej zbadana choroba, to dalej nikt HIV-a chyba nie chce mieć. Żadnej choroby nikt nie chce mieć. No nie, no, ale tylko, wiesz, że są rzeczy, które są błahe, tak? A... Tak, ale w tej chwili ludzie z tym wirusem żyją i przyjmują cały czas jakieś medykamenty i nie jest to już w tej chwili ciężki wyrok śmierci. Nie, nie jest. A jeszcze 10-15 lat temu, no to było zabójstwo. No tak. No w każdym bądź razie dla mnie taki ogrom nowej wiedzy, że faktycznie truja z minusem. Nie. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest jednak książka, którą wcale niekoniecznie trzeba czytać od deski do deski, tylko to jest taki rodzaj trochę encyklopedii, do której można też pozaglądać i sprawdzić sobie wybraną wiedzę. Po to też są pozaznaczane te wszystkie rozdziały i są kolory, że można sobie spojrzeć i odwołać się, nie wiem, no nawet w takim najprostszym obyciu, czyli decydujemy się na zażycie jakiegoś narkotyku i wcześniej w związku z tym dowiadujemy się i zdobywamy, czego się można spodziewać, wiedzę. Oczywiście nikt tutaj was nie zachęca do brania narkotyków, ale tak wiadomo, jak że ludzie je biorą. Jak nie szkodzić sobie i innym. Tak, jak zasada, jak pierwsza zasada lekarzy, tak? Tak. No właśnie, przede wszystkim nie szkodzić. Nie szkodzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.